Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z testem korektora z firmy Eveline, więc sprawdzimy sobie, jak on się sprawdza. Najpierw przeczytam takie informacje techniczne, co mówi producent, a później sama sprawdzę, jak on faktycznie działa. Więc co, zaczynamy. Ja mam kolorek 04, czyli light. No i co mówi nam producent na temat tego korektora, więc jest to korektor 2 w 1, kryjąco-rozświetlający, zawiera mineralne pigmenty rozświetlające, idealnie gładka i promienna cera, perfekcyjne krycie niedoskonałości, formuła long lasting 24 godziny. Okej, co więcej? Innowacyjny korektor serii Art Cintiq Professional Makeup to znacznie więcej niż tradycyjny korektor. Preparat idealnie koryguje niedoskonałości, daje efekt nieskazitelnej i promiennej cery. Dzięki delikatnej konsystencji korektor precyzyjnie się rozprowadza, łącząc perfekcyjne krycie niedoskonałości z uczuciem lekkości i świeżości. Innowacyjna receptura z formułą Long Lasting 24 godziny gwarantuje perfekcyjny makijaż przez cały dzień. Mineralne pigmenty rozświetlające optycznie wygładzają zmarszczki i linie mimiczne, skutecznie maskują oznaki zmęczenia, nadając cerze nieskazitelną gładkość i młodzieńczy blask. Innowacyjna receptura Exclusive Bio Complex oparta jest na naturalnych, wyselekcjonowanych składnikach i nie zawiera substancji zapachowych, często będących przyczyną alergii, więc fajnie. Oby tych alergii nie było. Mnie faktycznie jeden rozświetlacz kiedyś tutaj uczulał i powodował taką alergię, więc tutaj zobaczymy, jak będzie. No to co, otwieram sobie z pudełeczka mój rozświetlacz jasny. Ostatnio dowiedziałam się, że mam podobno bardzo jasną cerę. Myślałam, że nie mam aż tak jasnej. Więc teraz teraz biorę już produkty lekko jaśniejsze, więc myślę, że będzie dobry. Więc tak wygląda, oczywiście w pędzelku, więc 7 ml. Tak to wygląda, więc mamy taką fajną, wiecie, końcóweczkę, więc będzie się fajnie tutaj rozprowadzało. No to nakładam sobie. No i pod oczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Faktycznie nie ma zapachu i tak musiałam sprawdzić i tak, bo ja to jestem fanką wąchania produktów. I jeszcze trochę na powiekę. Więc tak. I teraz sobie rozprowadzę opuszkami palców, tak jak najbardziej lubię, bo czuję, że wtedy wszędzie dociera. Ale to już chyba mówię przy każdym możliwym teście, że tak właściwie lubię, więc rozprowadzam. Fajna, naprawdę lekka konsystencja. Lekka formuła, delikatna, na pewno nie będzie żadnego obciążenia skóry, tym bardziej wiecie, pod okiem ta skóra jest taka wrażliwa i wymagająca, więc fajnie, jak te produkty aż tak nie obciążają tej skóry. Ja już widzę, nawet tutaj w poglądzie, blask, jak widać różnicę, ale zaraz sobie zobaczę w lusterku, więc tak, rozprowadzone. Teraz sobie spojrzę sama w lusterku, ale widzicie? Jak widać w podglądzie, tutaj mamy ładnie faktycznie krycie zrobione moich tutaj podkrążonych oczu. Tutaj jeszcze widać opuchnięte, takie czerwono lekko, a tutaj tego nie widać, więc krycie na pewno jest. No i rozświetlenie też już tutaj widzę, jak się odbija od światła. No ale spojrzę sobie w lustereczku. No i faktycznie, kurczę, zupełnie inaczej wygląda to moje oko, a to... Tutaj widać jeszcze podkrążone oczy, lekko takie sine i czerwone, no brzydko wyglądające. No i jakoś od razu to oko wydaje się takie większe, bo jednak jest rozświetlenie, widać je zdecydowanie, więc ekstra. Zmarszczki mimiczne na pewno nie są podkreślone, więc ładnie to wszystko wygląda, naprawdę czuję się mega komfortowo, mega. Też jakbym miała właśnie jakiś kremik, więc tak lekka jeszcze taka, wiecie, konsystencja klejąca się do paluszków. Ale naprawdę fajnie jest nadany blask i krycie, więc faktycznie to, co korektor miał robić, czyli krycie i rozświetlenie jest, więc nie ma ściemy. Fajnie to wszystko idzie. Tutaj jest taka buzia szara jeszcze, taka po prostu bez tego blasku. A tutaj widzicie? Od razu tak się ładnie mieni, więc jest blask i też jest krycie, więc tutaj te moje niezbyt ładnie wyglądające jeszcze oczy po nocy są. A tutaj już nie ma. Tutaj już widać, jakbym była taka pełna energii, po prostu, wiecie, pełna życia, jakbym spała 12 godzin. Chociaż 12 to nie tak dobrze, ale jakbym to 8 spała, a tak nie było, więc ładnie oko jest rozświetlone, tak otwarte, dużo bardziej widoczne. No i co? Skóra od razu wygląda promiennie,
naturalnie i ekstra. Naprawdę, nic nie jest podkreślone, żadne zmarszki, żadne tutaj niedoskonałości, co też często się zdarza przy korektorach, że one właściwie może dają rozświetlenie, ale niestety podkreślają jeszcze tutaj jakieś takie, wiecie, skórki, te zmarszki mimiczne. Tutaj tego nie ma, więc fajne krycie i rozświetlenie. Myślę, że przy takich mocno wymagających skórach, jeżeli chodzi o krycie, to może nie zrobi aż tak dużej rewelacji, zakryje takie mniejsze niedoskonałości, tak jak u mnie. Nie mam, wiecie, aż takiej dużej potrzeby krycia pod okiem, natomiast lekki jest. Natomiast jeżeli ktoś mocno stawia na rozświetlenie, to rozświetlenie na pewno tutaj dzięki temu korektorowi będzie uzyskane. No ja jestem pod wrażeniem, naprawdę jest dużo blasku, dużo rozświetlenia, więc jak najbardziej na plus. Więc co? Taki korektor. Też ma być formuła długotrwała, więc dam Wam potem znać na pewno w jakimś filmiku, jaką się utrzymuje. Być może trafi do ulubieńców, jeżeli będzie, wiecie, będą argumenty za tym, żeby był w tych ulubieńcach, więc wtedy powiem. No a póki co jestem naprawdę bardzo fajnie zaskoczona. Tak. Więc tyle. Więc tak, fajnie się sprawdził ten korektor. Myślę, że wart jest przetestowania. No i co? Tyle na dzisiaj w tym teście i widzimy się w kolejnym na moim kanale. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.